Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu, w którym chcemy towarzyszyć Mojżeszowi. Można powiedzieć, chcemy wraz z Mojżeszem iść wszędzie tam, dokąd posyła go Bóg, po to, by przeżywać to, co on przeżywa, by zobaczyć też w jaki sposób Bóg zaczyna go kształtować i prowadzić. Tydzień temu powiedziałem, że historia Mojżesza zaczyna się trochę tak jak filmy Hitchcocka, zaczyna się od trzęsienia ziemi. A później napięcie wzrasta. Mam nadzieję, że ten pierwszy wykład, pierwsze wykłady dokładnie to pokazały. I w ogóle to jest taka mała dygresja na początek. Jeśli zobaczymy na historię Mojżesza, jeśli spojrzymy na inne teksty biblijne, to znajdziemy wiele takich, które mają w sobie niesamowity ładunek emocjonalny, ładunek napięcia, ładunek emocji, który temu towarzyszy, i myślę, że warto czasami spoglądać na teksty biblijne. Czytać je, rozważać je, właśnie też pod kątem tego wszystkiego, co się dzieje, pod tym kątem emocji, które temu wszystkiemu towarzyszą. Ale dzisiaj wracamy już do Mojżesza, nie będziemy robić dygresji teraz do innego tekstu, chociaż kto wie, co nas jeszcze dzisiaj w wykładzie spotka, wracamy do miejsca, w którym rozstaliśmy się z Mojżeszem, czyli pod gorący krzew. Wiemy, że Mojżesz zostaje już. Przez Boga przekonany, można powiedzieć, doświadczony w taki sposób, że będzie teraz szedł do Egiptu, i jego celem jest pójść do faraona i wyprowadzić lud izraelski z ziemi egipskiej. I tutaj pozwólcie jednak, drodzy, że zrobię jedną małą dygresję. Dla mnie to jest istotne i ważne. Myślę, że kiedy spoglądamy na Mojżesza przy gorącym krzewie, kiedy czytamy fragment mówiący o wyjściu Mojżesza, to myślę, że to jest wyjście, w którym Mojżesz ma wiele czasu, wiele chwil do tego, by zastanowić się w ogóle nad swoim życiem. To jest takie miejsce, w którym można powiedzieć, jego praca daje mu też wiele takiego spokoju. To jest praca, która go izoluje od świata, z którego jakby wychodzi. I mam wrażenie, że to jest rzecz, która bardzo mu pomogła. Kiedy Bóg do niego przemawia, Mojżesz jest, jest otwarty na. Słuchanie, kiedy Bóg do niego przemawia, jakby nic nie jest w stanie zagłuszyć tego głosu Bożego. I teraz taka mała dygresja, tutaj sobie nawet zaznaczyłem fragment z Księgi Objawienia, gdzie w trzecim rozdziale, w dwudziestym wierszu, czytamy takie słowa: Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, Wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Ja w szczególności kładę dzisiaj nacisk w tym momencie na słowo, jeśli ktoś usłyszy głos mój. Można sobie więc wyobrazić sytuację Boga, który przemawia, Boga, który kieruje słowo do człowieka, ale człowiek tego słowa nie słyszy. Nie dlatego, że Boże Słowo jest tajemnicze, nie dlatego, że Boże Słowo jest jakieś niedostępne, ale dlatego, że to Człowiek jest tym, który obwarował się jakimś murem, gdzieś pozamykał się w tym wszystkim, być może jest otoczony ogromnym hałasem, który sprawia, że Bóg stoi u drzwi, kołacze, ale my po prostu tego głosu nie słyszymy. To my jesteśmy zamknięci, a nie Bóg jest tym, który nie chce do nas przemawiać. I myślę, że historia Mojżesza. Mówiąca o tym wyjściu, kiedy pognał poza pustynię aż do Góry Bożej Chorebu, Owce jest historią, która mówi o tym, że czasami trzeba wyjść dalej. Czasami trzeba oddalić się od tego miejsca, które jakby otacza nas swoimi dźwiękami, które otacza nas takim murem przyzwyczajenia. Mówimy czasami o takich kolejinach, w których się znajdujemy. Warto zrobić sobie czasami coś takiego, co jest jakby wyjściem poza codzienność. Może w tym czasie pasyjnym, Takim wyjściem poza codzienność, poza hałas, jest pójście do kościoła, ale z nastawieniem tego, że chcę słuchać tego, co Bóg do mnie w swoim słowie będzie mówił. Jak wiemy, Mojżesz tego słowa posłuchał, Mojżesz spotkał po drodze Arona i wspólnie razem idą do Egiptu, by stanąć przed Faraonem. Można powiedzieć, kiedy Bóg posyła. Bóg też wyposaża. Kiedy Bóg do czegoś kieruje człowieka, nie chce, by to zadanie było zadaniem, które ma być nie do wykonania. Kiedy Bóg posyła człowieka, jest też z nim. Tak kończyłem nasz poprzedni wykład i wydaje się, że kiedy Mojżesz udaje się teraz do Egiptu, no to wszystko powinno potoczyć się już zgodnie z tym, czego Bóg chce. Mojżesz ma stanąć przed Faraonem, ma powiedzieć, czego Bóg oczekuje, że chcą wyjść, by złożyć Bogu ofiarę, a Faraon ma się zgodzić. Ale jak czytamy w piątym rozdziale, kiedy Mojżesz z Zaronem przyszli do faraona i tak rzekli, no to okazuje się, że tak się nie dzieje. Dzieje się wręcz coś zupełnie innego. I myślę, że można tutaj nawet faraona zrozumieć. Gdybyśmy na chwilę potrafili wyobrazić sobie, że to my jesteśmy takim faraonem, i oto przychodzi do nas jakiś Mojżesz i, i, i Aaron, Mojżesz, o którym gdzieś tam może jeszcze słyszeliśmy, ktoś jeszcze opowiada historię tego, który był gdzieś wychowywany w rodzinie królewskiej, co już samo w sobie jest dziwne, że zjawia się po tylu latach, naraz nie tylko, że się zjawia, ale on no, zaczyna mieć jakieś takie absurdalne żądania. Pozwól, by naród izraelski mógł wyjść i złożyć Bogu ofiarę na pustyni. No to jest tak, przepraszam za określenie, tak głupie, to jest tak absurdalne, tak nie do wyobrażenia, że Faraon nawet nie ma ochoty, nie wiem, Mojżesza ścinać, wsadzać do więzienia. Myślę, że gdzieś w duchu Faraon po prostu się roześmiał, a może nie tylko w duchu, i wyśmiał z tego oczekiwania, bo przecież to jest jakiś absurd. Jak to? Ja mam wypuszczać ich na pustynię, kiedy oni tutaj pracują przy moim mieście, mają przerywać pracę? No to jest tak, jak gdyby przyszła, nie wiem, załoga naraz do szefa firmy i mówi, wie Pan co, my musimy sobie pojechać na trzy dni na wypad, wszyscy razem. Ok, no ale czemu ja mam ponosić tego koszty? I dlatego... Faraon robi coś, co ma pokazać, panowie, ja tutaj decyduję i ja tutaj rządzę. Faraon więc nakłada na Hebrajczyków większe obowiązki, można powiedzieć, podnosi im normy do wykonania, ogranicza im materiał, który mogą mieć do tego wszystkiego i konsekwencja tego wszystkiego jest taka, że kiedy nadzorcy hebrajscy, którzy są bici z powodu tego, że nie są w stanie wykonać normy, spotykają Mojżesza i Arona. Mówią do nich tak. Gdy wychodzili od faraona i natknęli się na Mojżesza i Aarona, którzy stali oczekując ich, rzekli do nich: Niech wejrzy Pan na nas i osądzi, żeście nas tak zohydzili u faraona i jego sług. Włożyliście do ręki ich miecz, aby nas zabili. To jest totalna porażka. I można powiedzieć, że kiedy Mojżesz szedł do faraona, myślę, że był człowiekiem, który w takim języku sportowym, można powiedzieć, był doskonale zmotywowany. Ja nawet sobie wyobrażam taką sytuację, to mi trochę przypomina mecze polskiej reprezentacji na Wembley. W ciągu ostatnich tam 20 czy 30 lat nasza reprezentacja grała wiele razy. Jak powiem, wszyscy odwołują się do tego pamiętnego meczu, gdzie zremisowaliśmy 1-1. I w każdym kolejnym meczu, kiedy reprezentacja miała zagrać na Wembley, też się odwoływała do tego. I w wywiadach zawsze podkreślali przy każdym kolejnym meczu: teraz damy z siebie wszystko, teraz jesteśmy przygotowani, ten wielki stadion nas nie przerazi, damy z siebie wszystko, będzie widać, że będziemy walczyć. Mecz się kończy, spuszczone głowy, i no nie podołaliśmy, no rzeczywiście to nas przerosło. No nie spodziewaliśmy się, że tak to wszystko będzie wyglądało, i myślę, że podobnie było u Mojżesza. On wyszedł doskonale zmotywowany. Ale wizyta u Faraona sprawiła, że jest człowiekiem, który jest trochę jak zbity pies. Z podkulonym ogonem wychodzi i gdzieś na nowo w Mojżeszu chyba rodzi się wspomnienie tego, co było przy gorącym krzewie. Zadaje sobie pytanie, po co to wszystko było. Ale jest jedna rzecz, która jest pewną chyba nowością u Mojżesza, bo tego wcześniej nie spotykamy. A mianowicie Mojżesz wie, że jest ten, do którego może się zwrócić. Mojżesz modli się do Boga i wyrzuca z siebie ten żal. On nie jest tym, który jakby przyjmuje to na siebie tylko i wyłącznie mówiąc, no widocznie tak musiało być, ale chce zrozumieć. I dlatego, drodzy, kiedy spoglądamy na całą część, na kolejne rozdziały, które będą nam mówiły o tym wszystkim, co od tego momentu zacznie się dziać, w Egipcie pomiędzy Mojżeszem, faraonem, bogiem, to wszystko będzie dla Mojżesza tak naprawdę prawdziwą szkołą i prawdziwym poligonem. Mojżesz nie wie jeszcze, co czeka go na pustyni. Nie wie jeszcze, ile lat przyjdzie mu spędzić jako ten, który będzie prowadził Izraela. I w porównaniu z tym wszystkim, co tam będzie, można powiedzieć, że to, co dzieje się teraz, w Egipcie to jest tylko i wyłącznie rodzaj poligonu. I chyba tak można to interpretować, tak można to zrozumieć, że to Mojżesz potrzebuje czasu, by poznać siebie, poznać swoje zwątpienia, ale też by w pełni poznać Boga, by zrozumieć Jego moc, by w pełni zrozumieć to, na kim może polegać, ale też by zrozumieć coś, co będzie niestety Mojżeszowi towarzyszyło, że przyjdzie mu wyprowadzić z Egiptu naród bardzo kapryśny. Że przyjdzie mu wyprowadzić z Egiptu naród, który z jednej strony z hura optymizmem będzie słuchał wieści, że oto przyszedł ten, który teraz nas wyprowadzi, ale też naród, który po pierwszym jakimś niepowodzeniu, po pierwszej trudności, po pierwszym jakimś doświadczeniu bólu będzie pomstował wręcz. Na Mojżesza mówił po co? I to pojawi się nieraz. Ale wracamy teraz do Egiptu, dlatego że w tym momencie zaczyna się troszeczkę inna historia, tak można by powiedzieć. My myśląc o tym wszystkim, co dzieje się w Egipcie, bardzo często jakby od razu mamy te słowa mówiące o tym, że Bóg zatwardził serce faraona. Ale w tej pierwszej historii, w tym pierwszym spotkaniu. Tego nie było. Bóg nic nie musiał robić. Po prostu faraon zrobił to, co wypływało z jego wnętrza, z jego przyzwyczajenia, z tego, że był władcą, z tego, że był panem, z tego, że w Egipcie to on był Bogiem. Bogiem, który dla swojego ludu jest odbiciem, chciałby się powiedzieć, prawdziwego Boga. I kiedy czytamy kolejny fragment w drugiej księdze Mojżeszowej, kiedy można powiedzieć, po tym żalu Mojżesza, Bóg zaczyna przemawiać, ta historia nabiera zupełnie innej perspektywy. I rzekł Pan do Mojżesza: Ustanawiam cię bogiem dla faraona, a brat twój Aaron będzie twoim prorokiem. Ty będziesz mówił do niego wszystko, co ci rozkażę. A Aaron, brat twój, będzie mówił do faraona, aby wypuścił synów izraelskich z ziemi swojej. Lecz ja znieczulę serce faraona i uczynię wiele znaków moich i cudów moich w ziemi egipskiej. Ale faraon nie usłucha was. Wtedy ja położę rękę moją na Egipt i wyprowadzę zastępy moje, lud mój, synów izraelskich z ziemi egipskiej przez surowe wyroki. I poznają Egipcjanie, że ja, Pan, gdy wyciągnę rękę swoją nad Egiptem i wyprowadzę synów izraelskich spośród nich. Bóg podkreśla też względem Mojżesza dwie bardzo istotne rzeczy. Po pierwsze, że to Bóg będzie tym, który będzie wyprowadzał synów izraelskich. Ja myślę, że to jest ważne w ogóle w zrozumieniu tego, że człowiek jest narzędziem w ręku Boga. Narzędziem użytecznym, narzędziem posłanym, narzędziem, które ma wykonać swoje zadanie, ale też narzędziem, które ma swój czas. Po drugie, będzie to też znak i doświadczenie dla Egiptu pokazujące to, kto jest prawdziwym Bogiem. Można powiedzieć, będzie to znak pokazujący, że nie faraon jest tym, który jest ponad nimi, ale ponad całym Egiptem, ponad całym faraonem. Na całym światem jest Bóg, który prowadzi Izraela. I ta historia, ta rozmowa Boga z Mojżeszem zatrzyma coś, co wymaga chyba takiej osobnej interpretacji. A mianowicie na Egipt zaczynają spadać plagi. Można się tutaj zastanawiać, po co te plagi były. Dlaczego takie, a nie inne doświadczenie? Zwłaszcza, że to przecież Bóg znieczulił serce faraona i po co? Myślę, że Bóg sam dokładnie o tym powiedział. Chce, by to lud egipski poznał, kto jest prawdziwym Bogiem, ale też by lud izraelski dostał dokładnie, pełne zrozumienie, kto ich wyprowadza z ziemi egipskiej. I drodzy, nie chcę tutaj rozważać w tej chwili każdej plagi po kolei. Można sobie o nich przeczytać, można powiedzieć, że schemat jest bardzo podobny. Mojżesz idzie do Faraona, Faraon nie zgadza się na wypuszczenie ludu izraelskiego z Egiptu i wtedy spada plaga. No tak na marginesie też można powiedzieć, że jednej plagi tutaj w Egipcie nie mieli, której my na Śląsku doświadczamy, a mianowicie nie mieli szkód górniczych. No, ale to już jest coś, co jest też naszą plagą, albo naszym doświadczeniem. Dlatego, że tak chciałbym, żebyśmy spróbowali zinterpretować sobie plagi egipskie. No bo przecież, kiedy mówimy o plagach, to są to plagi, które spadają na konkretną ziemię, na konkretnych ludzi, w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu, ale z tego wszystkiego jest jakby pewna werwa. Jest naród, który nie doświadcza tych plag. To są Hebrajczycy. A więc można powiedzieć, że dla Egipcjan rzeczywiście jest to trudne, bolesne, no, czasami bardzo bolesne i, i, i takie uciążliwe doświadczenie, ale z drugiej strony jest naród, który może to odczytywać jako znak. Może nie wiem, czy za daleko pójdę na, dzisiaj z pewną interpretacją, ale Wydaje się, że to samo może być odczytywane bardzo różnie. Przez jednych może być odczytywane jako właśnie takie bolesne i trudne doświadczenie, jako plaga, tak to nazwijmy, a przez kogoś innego może być odczytywane jako znak Boży, który ma człowiekowi coś bardzo konkretnego powiedzieć. W przypadku Egipcjan myślę, że był to też swoisty znak uczący ich tego, kto jest Bogiem. Bo przecież Egipcjanie musieli widzieć, że pośród nich chodzą ci, którzy na przykład nie doświadczają ukończeń, ci, którzy nie doświadczają owrzodzenia, ci, którzy wtedy, kiedy wszyscy w Egipcie pogrążeni w ciemności obijają się o, ci, o siebie i w konsekwencji muszą się zatrzymać, no muszą widzieć, że jest naród, który w tym samym czasie doświadcza czegoś zupełnie innego. Ma światło, ma pożywienie nie jest obarczony różnymi bolesnymi doświadczeniami ciała, jakie spadają na Egipcjan. Ale paradoks polega na tym, że Egipcjanie nadal są zapatrzeni w swojego Boga. Można powiedzieć, Faraona, który jest wyznacznikiem też ich postawy. Mija wiele czasu, wiele dni, wiele doświadczeń spada na nich, by zrozumieć to, kto tak naprawdę jest Prawdziwym Bogiem na tym świecie. I drodzy, myślę, że kiedy jest mowa o tym, warto też czasami zastanowić się w dzisiejszych czasach, bo my też bardzo różnie odczytujemy pewne znaki, pewne boleści, pewne doświadczenia, które na nas spadają, i z jednej strony one mogą być i często są też ciężarem, ale myślę też, że czasami warto szukać, jakie jest Boże Słowo. To Bóg chce poprzez konkretne doświadczenie jakby pokazać człowiekowi. Co Bóg chce też powiedzieć. Jestem daleki od tego, że Bóg syła na człowieka kary, cierpienia i tak dalej. Ale myślę też, że poprzez różnego rodzaju doświadczenia, często bolesne, też możemy się uczyć, jaki jest Bóg. Kiedy Izrael będzie szedł już przez pustynię, to przecież też napotka węże, które będą ich kąsały, które będą powodem śmierci. Ale Bóg pozwoli im spojrzeć inaczej i można powiedzieć, wtedy Izraelici otrzymają pewien znak, który i dla nas jest znakiem kierującym, że właściwe odczytanie chyba wszystkiego jest w krzyżu Jezusa Chrystusa. I nawet wtedy, kiedy rozmyślamy o Mojżeszu, kiedy rozmyślamy o plagach, nie możemy zapomnieć o tym, że w krzyżu Jezusa Chrystusa... Jest dane nam wyjaśnienie Bożej miłości. Jest dane nam wyjaśnienie tego, co Bóg chce dla nas i co Bóg dla nas uczynił. Wracamy teraz do plag, które spadają na Egipt. Drodzy, myślę też, że te plagi są też plagami, które można w pewien sposób podzielić. Podstawowe chyba potrzeby, jakie człowiek ma, to jest z jednej strony potrzeba jedzenia, potrzeba picia, potrzeba bezpieczeństwa. Można powiedzieć, takie bezpieczeństwo socjalne i bezpieczeństwo ekonomiczne. Uderzając plagami, Bóg jakby uderza w całe to poczucie, jakie gdzieś Egipcjanie mieli. To niesamowite, że jakby jedną z pierwszych. Jest plaga, która zamienia Nil w krew. Nil dla Egipcjan to przecież była rzeka dająca życie. I teraz mamy pewien paradoks, dlatego że ta rzeka spływa krwią, chociaż krew też jest życiem. A jednak wtedy ta rzeka nie jest w stanie takiego życia dać. Kiedy pojawia się ciemność, naraz człowiek, który może poruszać się, który Widzi, musi zatrzymać się, bo nie jest w stanie wykonać kroku, bo boi się, co może spotkać go, gdy ten krok wykona. I dlatego myślę, że te wszystkie plagi mają też swoje takie rozumienie, jakby pokazujące i Egipcjaninom, i Hebrajczykom, że na tych wszystkich poziomach poziomach potrzeb, poziomach bezpieczeństwa, poziomie życia. Poziomie też takiego zwykłego ludzkiego doświadczenia, komfortu życia, nad tym wszystkim czuwa Bóg. I to wszystko Bóg Egipcjanom w pewnym momencie zabiera. Smutne jest to, chcąc nie chcąc, trzeba to powiedzieć, że serce faraona zmienia się dopiero wtedy, kiedy umiera mu jedna z najbliższych jego osób. Kiedy to doświadczenie śmierci zaczyna zabierać jakby część jego życia. Może dlatego wtedy faraon zmienia się, bo jakby część z jego serca zostaje wyjęta. Śmierć jest odebraniem. I ta część, część życia zostaje faraonowi odebrana. To wszystko zmienia postawę faraona i drodzy, kiedy. Dzisiaj pomijamy tą noc przygotowania do wyjścia. Chciałbym do niej wrócić w naszym kolejnym wykładzie, troszeczkę szerzej poświęcić jej miejsca. Jakby będziemy powoli kończyć nasz naszą dzisiejszą część niemalże powtórzeniem dokładnie tego samego, co mówiłem o spotkaniu Mojżesza przy gorącym krzewie. Otóż kiedy Mojżesz przy gorącym krzewie jakby zmienia się i postanawia pójść, to doświadcza Boga, który posyła i wyposaża, Boga, który nie daje zadania ponad siły i Boga, który towarzyszy. Izrael, który wychodzi z ziemi egipskiej, doświadcza tego samego. Mojżesz będzie wychodził z ziemi egipskiej jeszcze bardziej zbudowany, jeszcze bardziej ukształtowany, bo będzie człowiekiem, który po pierwsze zrozumie już też, jaki jest naród, ale też zrozumie, że często wykonanie Bożego zadania to nie jest tylko pójście i zrobienie, ale to jest też cały bój, do którego trzeba wejść. Że Boże zadanie, chociaż Bóg posyła tam człowieka, nie ogranicza się często do wykonania jednej prostej czynności, ale czasem trzeba poświęcić jej dni, tygodnie, lata. Takie będzie też zadanie Mojżesza. Ale Mojżesz, będąc utwierdzonym w tym wszystkim doświadczył Boga, który posłał Go, i zadanie zostało wykonane. Posłał go i właściwie Go wyposażył, posłał Go, i oto teraz ochrania Go swoją obecnością we dnie i w nocy. To niesamowite, że kiedy Izraelici będą wychodzić z ziemi egipskiej, oni niemal będą widzieć Boga prowadzącego. To jest Fantastyczne i wspaniałe doświadczenie, ale też doświadczenie, które jest doświadczeniem pewnej chwili. Doświadczeniem, które sprawia, że w danym momencie człowiek czuje się, no, jakby w pełni uduchowiony, w pełni niemalże, jak użyję takiego starochrześcijańskiego powiedzenia, przebóstwiony. Ale kiedy mija czas doświadczenia, doświadczenie ma to do siebie, że zaciera się w pamięci. I to jest jakby przygotowanie nas przed pójściem dalej z Mojżeszem. Jest niesamowite, że naród, który doświadczył tak wielu cudów, tak wielu dotknięć bożych, tak wielkiej bożej opieki i wsparcia, jest narodem, który bardzo szybko będzie o tym wszystkim. Zapominał. I to jest, drodzy, też pewne zachęcenie, by spojrzeć w siebie i w swoje życie. Bo to jest też pytanie o historię naszych doświadczeń relacji z Bogiem. Bożej opieki, Bożego prowadzenia, być może Bożego ocalenia. I pytanie jest, czy po czasie tak to wszystko interpretujemy. Myślę, że historia narodu izraelskiego jest historią, jakby uczącą tego, że. Człowiek ma tendencję do zapominania. Wczoraj miałem okazję oglądać film dokumentalny o spadochroniarzu, który gdzieś tam przy jakichś ewolucjach zleciał przy swobodnym spadaniu z ponad tysiąca metrów. Zleciał i przeżył. Jakie było jego pierwsze myślenie? Bóg mnie ocalił. Ale minął krótki czas i oczywiście zaczął, znaczy oczywiście może złe powiedzenie, ale zaczął szukać też naukowego wyjaśnienia. No bo da się. Taka ani inna pozycja w locie, taki ani układ, inny układ wiatrów, taki ani inny układ tego wszystkiego, co było na Ziemi, to wszystko sprawiło, że ocalał. Ale pierwsza jego myśl, i sam to podkreślił, to było to, że to był cud, to było Boże ocalenie. Ale minął jakiś czas, i to wszystko przeszło w wytłumaczenie, że przecież tak to inaczej mogło być. I drodzy, zachęcam, by czytać historię Mojżesza, czytać historię też narodu izraelskiego właśnie w czasach Mojżesza, bo to jest też często historia nas samych, którzy będąc przez Boga prowadzonymi. Zapominamy o tym, kto nas wyprowadzał i dokąd chce nas prowadzić. Amen.